I to będzie na tyle, jeśli chodzi o Stalker Cień Czarnobyla. Zajmijmy może się następną częścią, a mianowicie Stalker Czyste Niebo. Obejrzyjcie sobie kawałek intro. W rzeczywistości nie ma się czym martwić. Z naszych badań wynika, że następna emisja nastąpi najwcześniej za 2 miesiące, 4 dni i 7 godzin. Akcja gry dzieje się przed wydarzeniami z Cienia Czarnobyla. Nie kierujemy już Stalkerem zwanym Naznaczony, lecz najemnikiem o imieniu Shrama. Intro widzieliście, że nasz bohater prowadził ekspedycję naukowców. Niestety natrafili na emisję, tylko Shrama przeżył. Budzimy się w obozie frakcji Czyste Niebo, a za namową naszych wybawicieli głównym zadaniem staje się zabicie grupy Stieroka z pierwszej części gry. Witamy ponownie w świecie żywych, Stalkerze. Interfejs zmienił się nieco w porównaniu do poprzedniej części gry. Przyjrzyjmy się poszczególnym elementom. Znana nam już minimapa. Wszystkie funkcje zostały przeniesione do prawego dolnego rogu. Możemy tutaj zobaczyć pasek naszego życia i pancerza, ilość aktualnie wybranej amunicji, pasek naszej kondycji, miernik aktualnego skażenia, a także ciekawy element, ikony aktualnego zagrożenia. Zapalają się one w zależności od tego, w jakie gówno wdepniemy. Wygląda na to, że jesteś... Bądź niezwykle ostrożny i nie zgrywaj bohatera. Zmiany w oknie ekwipunku są głównie stylistyczne, aczkolwiek jest kilka nowości. Jedną z nich jest możliwość użytkowania wykrywacza artefaktów, a drugą jest ikona stopnia i frakcji, do której należymy. W moim przypadku jest to Czyste Niebo. Sprawdź PDA. Znajdziesz w nim lokalizację naszego działania. Radzę ci udać się do lokalizacji. Tam właśnie są. Jeśli chodzi o mutanty, sprawa pozostaje taka sama, nic się nie zmieniło, ale jeśli chodzi o ludzi, to wprowadzone zostały wojny frakcji i nie każdy, kogo spotkamy, będzie chciał nas zabić. Anomalie pozostały takie same, więc może ten podpunkt pomińmy. Jako nawiązania do RPG dodana została możliwość naprawiania bądź modyfikowania broni i chyba pancerzów. Gra bazuje na silniku X-Ray Engine 1.5. Jest to ulepszona wersja silnika z poprzedniej części gry. Pozwala on na wyświetlanie grafiki za pomocą DirectX 10.1. Pozwala to na pokazywanie świetnej gry światła i cienia. Zresztą widzimy to teraz na ekranie. Ma on jednak swoje minusy, a dokładniej wymagania gry są dosłownie wyższe niż Crysis 2, a graficznie jest spora przepaść. No niestety. Przejdźmy może do Stalker ze Wprypeci, najnowszej odsłony gry Stalker. Noc 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23 reaktor bloku 4 w Czarnobylu uległ zniszczeniu wskutek szeregu eksplozji. Radioaktywna chmura przeszła nad europejską częścią ZSRR, Europą Wschodnią, Skandynawią i w końcu dotarła do Ameryki. Konsekwencje katastrofy okazały się tak poważne, iż rząd musiał rozpocząć ewakuację okolicznych miasteczek i wiosek. Wokół elektrowni utworzono strefę zamkniętą o promieniu 30 km, aby powstrzymać mieszkańców przed powrotem na skażony teren. Pomimo katastrofy, elektrownia w Czarnobylu funkcjonuje nadal. Jej istnienie na niezamieszkanym terenie pozwoliło Radzie Ministrów ZSRR założyć w strefie zamkniętej sieć tajnych laboratoriów. Dziś
11 czerwca 2006. W strefie zamkniętej zapłonęło oślepiające światło, rozświetlając parujące chmury. Po chwili zupełnej ciszy grom z jasnego nieba zatrząsł ziemią. Większość sił rządowych strzegących terenu zginęła na miejscu. Rok 2008. Naukowcy wciąż nie są w stanie wyjaśnić, co zaszło. Rzadkie ekspedycje do zony zwykle kończą się tragicznie, a ocalali opowiadają historie o zmutowanych zwierzętach. Do roku 2010 na teren zony trafiło według różnych źródeł od 100 do 300 nieznanych osób. Nazywają się stalkerami i utrzymują się ze zbierania tworów zwanych artefaktami, które sprzedają za znaczne pieniądze. Rok 2011. Pomimo kordonu wojskowego fenomen stalkerów rośnie w siłę. Podróżują oni głównie po obrzeżach zony i nie zapuszczają się na nieznany teren w centrum. Nieliczne próby zapuszczenia się w głąb zony spełzły na niczym. Rok 2012. Stalker o imieniu Strzelok rozwikłał tajemnicę mózgozwęglacza, stworzonego przez ludzi emitera, który przez lata blokował wejście do centrum zony. Po jego wyłączeniu wszyscy stalkerzy ruszyli do zony. Niektórzy z nadzieją znalezienia żyły artefaktów, inni w poszukiwaniu spełniacza życzeń. Rząd postanowił uruchomić operację wojskową na szeroką skalę. Operacja Tor Wodny miała polegać na wykorzystaniu map pól anomalii pozwalających na dotarcie do centrum strefy. Pomimo drobiazgowych przygotowań, operacja skończyła się porażką i żaden ze śmigłowców nie wrócił do... Major Dziktiarow, agent specjalny SBU, zostaje wysłany do zony w celu zbadania zniknięcia śmigłowców. Przebrany za stalkera, wyposażony w standardowy karabin, racje żywnościowe na 2 tygodnie i radio, rozpoczyna podróż do centrum zony. Intro mówi samo za siebie, ja już nic nie muszę dopowiadać. Kilka drobnych zmian stylistycznych. A вот такое вам как? Teraz przy minimapie jest także pasek naszej widoczności, odgłosów jakie wydajemy, zegarek i kompas. Na dole ekranu są skróty klawiszowe do bandaży, jedzenia i leków. Po prawej standardowo pasek życia i pancerza, a także ilość i rodzaj amunicji. W oknie ekwipunku zmiany głównie stylistyczne, jedyną nowością jest możliwość zakładania osobnego hełmu. Zniknęły wojny frakcji, ale za to przybyło kilka mutantów. Doszło całkiem sporo ciekawych i bardzo niebezpiecznych anomalii. Nie przejmuj się, biegnij dalej. Jedyną ciekawą nowością jest możliwość spania. Przydaje się ona, aby przewinąć noc. Gra obsługuje DirectX 11, co przełożyło się na jakość wyświetlanych efektów. Niestety grafika dalej nie stoi na zbyt wysokim poziomie. Deweloperzy przysiedli nad optymalizacją.
i gra już nie ma takich kosmicznych wymagań. Mimo to i tak zabiera więcej pamięci niż jest w stanie zaoferować graficznie. Stalker ogólnie jest bardzo dobrą grą. Najbardziej polecam pierwszą część, czyli Cień Czarnobyla. Posiada najwięcej klimatu, najwięcej strachu można się przy niej najeść. Ale kolejne dwie także są niezłe. Przy czym ta środkowa, zapomniałem jak się nazywała, chwila. Czyste Niebo już nie jest tak dobra jak na przykład Zew Prypeci. Nie tylko z powodu kosmicznych wymagań. Uwaga, Stalkerzy. Ogólnie klimat jest mniej słabszy. Zbliża się emisja. Mimo to polecam zagrać. Naprawdę, jest to kawał dobrej gry, żeby przysiąść wieczorem i wypełnić majty ze strachu, kiedy wyskoczy nam jakaś pijawka albo coś w tym stylu. We are the prodigy.